Pierwsze dwa dni obowiązywania nowego taryfikatora mandatów okazały się bolesne dla kieszeni niektórych kierowców suwalska drogówka miała ręce pełne roboty. Od 1 stycznia, czyli po wejściu tych nowych przepisów odnotowaliśmy 48 wykroczeń, gdzie były to wykroczenia większości, przekroczeń dozwolonej prędkości. A to dane z zaledwie dwóch dni. Suwalski rekordzista wpadł już 1 stycznia. Najwyraźniej nie spodziewał się funkcjonariuszy, bo naprawdę mocno docisnął pedał gazu. Na ulicy Stulecia Niepodległości osiągnął prędkość wyższą od dozwolonej o 51 km na godzinę. Niestety osiągnął również mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych, które będą gościć na jego koncie przez dwa lata mimo świątecznej daty policjanci okazali się bardzo surowi uhonorowali 22-letniego pirata również zatrzymaniem prawa jazdy największa kara finansowa dotknęła jednak goszczącego w Polsce 58-letniego obywatela Litwy. Na krajowej ósemce w miejscu, gdzie został zatrzymany, dozwolona prędkość wynosiła 70 km na godzinę. On jechał o 73 więcej. Rajd kosztował go aż 2,5 tysiąca złotych. Przypominamy, że od kilku dni mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości są naprawdę drakońskie. I nie podlegają jakimkolwiek negocjacjom. Pełen taryfikator można znaleźć na stronie Podlaskiej Policji. Od lektury 17-stronnicowej tabeli, liczącej ponad 300 pozycji, naprawdę może rozbolać głowa.